Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj trochę z papugami, trochę sprzątania woliery. Z papugami oddzieliłem właśnie jedną parkę z tego boksu. Tak się złożyło, nie wiem jakim cudem, że to była samiczka i widziałem jak samczyk zaczął samiczkę. I przez pomyłkę prawdopodobnie musiałem ją tu wrzucić, więc pokażę Wam to. Nie zapomnijcie zostawić łapki do góry, zostawienia suba, napiszcie jakiś fajny komentarz i lecimy. A tutaj dzisiaj przyniosłem parę nimf, która robiła nieprzyzwoite rzeczy, jakie to dowiedzieć się teraz. No i jak widzicie, musiałem się pomylić. Samczyk jest po lewej stronie, samiczka po prawej. Nie wiem jakim cudem to się stało. Z tego co zdążyłem zauważyć, samiczka jest z tamtego roku. A w tamtym roku kupiłem 3 samiczki. Znaczy trzy papugi, miały być 3 samce. I na razie okazuje się, że mam 2 samce i jedną samiczkę. Odwrotnie, 2 samiczki, 1 samca, więc no ciekawe, jestem mega ciekawy co to przyniesie. Dla mnie to dobrze, że akurat te samce zamieniły się w samiczki, bo miałem niedobór samiczek, a teraz to coraz bardziej się wyrównuje. A ta para może wydawać bardzo piękne młode, zobaczcie. Samczyk praktycznie, znaczy no nie ma równego wzoru na plecach, ale może właśnie z połączeniem z tą samiczką ten wzór się pojawi. O, bardzo fajnie, jestem mega zadowolony z tej pary. Po takiej parze mogę się spodziewać oczywiście białogłowych szczeku i dodatkowo samiec prawdopodobnie szczepi mi na cynamon. Więc mogą pokazywać się w gniazdach cynamonowe papugi, a jak nie, to samczyki będą szczepiły. A sami, jak się pojawią jakieś samiczki, to będą miały czarne plecy jak samczyk, więc dla mnie to jest rewelacja, bo na samiczki bez cynamonu, czyli takie jak ta, tylko z czarnymi plecami, poluję od bardzo dawna. Niestety trudno takie znaleźć, więc jestem mega, mega zadowolony. Miła niespodzianka w sobotę. Fajnie. Mamy standardowo przygotowany soft food, kiełki, pokarm białkowy. Wygląda to tak. Wymieszany, papugi teraz będą go dostawać i miejmy nadzieję, że im będzie smakowało. A tutaj rudosterka zajada się papryką. Chyba jej smakuje. Spróbuję flesza włączyć. O. O i do wody. No i standardowo do wody wpadło. Ale zobaczcie, pokarm im smakuje. To jest samiczka, z tyłu jest samczyk. O, samiczka się nie boi. Bardzo fajnie. Z rudosterkami nie ma nigdy problemu, żeby coś jadły, więc jak nie jadły, to one po prostu tego nie znają i trzeba je szybko przyzwyczaić i powinno być git. No jak widzicie, już praktycznie same jedzą, podbierają sobie, więc parka zapowiada się bardzo fajnie. Drodzy widzowie, mała aktualizacja, budki z rudosterkami, mamy już 2 jajka. To z lewej to jest podkład. Jak widzicie, oba są, więc patent z podkładem się sprawdził. Także polecam. I teraz miejmy nadzieję, że jak papugi zaczną wysiadywać te jajka, to zobaczymy czy są zalężone czy nie. Później już wyczekiwanie na młode, obrączkowanie DNA. I tyle. Więc trzymajcie kciuki. Powinno być dobrze. Zapomniałbym powiedzieć, jajko oczywiście teraz podpisałem. Do podpisywania jajek jest zwykły marker. I co? I czekamy. Tutaj chciałem Wam pokazać parę, która te jajka znosi. Tutaj samczyk z przodu. Z tyłu jest samiczka. Więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Trzymajcie kciuki dla nas. Dobra, tak jak obiecałem, dzisiaj sobota, dzisiaj sprzątam prawą stronę. Nie będę Wam tego pokazywał, żeby Was nie zanudzać, chyba że coś mi się mądrego
Tak, mądrego. A coś mi się fajnego przypomni, to się odpalę i wam powiem. A tak to biorę się za wyciąganie budek, później biorę się za górę i na sam koniec, jak zostanie czasu, siły, energii i tak dalej, biorę się za dół. Trzymajcie kciuki. Zobaczcie, jaka ciekawa sprawa, sprzątam szufladę. To jest sklejka, to jest płyta USB, ale zobaczcie, jak rudosterki wygryzły tą płytę i wygryzły jeszcze dziurę dodatkowo. No po prostu te papugi są niemożliwe. A tutaj kolejna podłoga wygryziona, więc cieszę się, że nie mam, że miałem tę szufladę, bo tak to bym po prostu tą budkę na wylot poprzygryzały. I następna podłoga przygryziona. Zobaczcie, jakie to było, jak papugi to po prostu rozwaliły. Dosyć ciekawe. Nie wiem, czy w tym miejscu akurat miały jajka i tak dalej, ale widać, że bardzo mocno budkę przekopywały. Dobra, koniec etapu numer 1. Przejdziemy tak przez budki, pokażę wam. Oczywiście to jeszcze będę wybierał w niektórych miejscach, ale te budki są mega czyste, tylko pozostały truciny. Tak jak widzicie, tutaj truciny pozostały, bo budka była niedosunięta, ale o, tutaj jedna dziurka, tu druga, tu trzecia. U góry nie ma. No i to samo na dole. Przejdziemy. Dobra, kolejny etap to wygarnięcie syfów z budek. Pokażę wam stertę szuflad metalowych. Na razie je schowam, może kiedyś się przydadzą. Prawdopodobnie trzeba będzie je obłożyć po prostu od środka jakimś drewnem, żeby ten metal nie dawał tego zimna i powinno być ok. Dobra, biorę się za robotę. Słuchajcie, dół mam skończone, znaczy górę mam skończoną, zobaczcie. Okej. I wszystkie klatki są skończone. Powiem wam, trochę mi to zajęło. Teraz przechodzę do dołu. Mam nadzieję, że zrobię cały, jak nie, to przynajmniej połowę. Jak zrobię, to będę zadowolony. Zaraz uciekam do domu, do papug karmić. Więc dużo jeszcze nie zrobię. A powiem wam, już się trochę zmęczyłem. Całość tak wygląda. O. Powiem wam, nie mogę się doczekać, kiedy będą tu papugi. Jeszcze z tydzień, trochę ponad tydzień, papugi tu przyniosę i będę tu siedział i będę mógł je obserwować. Powiem wam, to jest najlepsze, co dla hodowcy może być, obserwacja ptaków. Kiedyś chciałbym mieć jeszcze takie, powiedzmy, wolierki przelotowe, takie większe, gdzie mógłbym wpuszczać po kilka papug jednego gatunku, na przykład, nie wiem, 20 nimf w takiej wolierce, jakiś taki większy, żeby mogły polatać sobie. Fajnie by było właśnie w takiej posiedzieć. Na razie mam takie boksiki, powinny wystarczyć. Teraz zajmę się dołem. Trochę sprzątania będzie, zależy od klatki, bo niektóre są w miarę fajnie, w miarę czyste, niektóre są zawalone. I co? O, to coś mi się wykluło w tamtym roku. Ciekawe co? Pewnie nimfy. 18 dni inkubacja z nimfy. Dobra, ja się biorę za robotę. Powiem wam, ogólnie na pewno bym tego teraz nie robił. Powiem wam, bo bym się pewnie nie chciał, zostawiłbym to na ostatnią chwilę. Ale właśnie, że te filmiki trzeba nagrywać i tak dalej, to jest super okazja właśnie, żebym się ruszył. I samo to, że chcecie to oglądać, a dwa, że daje mi to właśnie motywację do pracy, to jest super takie wynagrodzenie i jestem mega zadowolony, że właśnie to robię i nie będzie tak jak zwykle na ostatnią chwilę, tylko że będę wcześniej gotowe te klateczki. Zastanawiam się, bo zobaczcie, odkurzę je, ale tu jeszcze taki powiedzmy syf tutaj zostanie na tym linoleum, więc prawdopodobnie wezmę to jeszcze albo jakimś karferem walnę, żeby się tego pozbyć. Dodatkowo nie wiem, jak odkurzacz sobie poradzi z tymi ziarnami tutaj pomiędzy siatką, więc prawdopodobnie
z prywarki użyję, żeby to wydmuchać i dopiero później odkurzę, więc jeszcze trochę pracy mi czeka. Już nie licząc tych budek do wymienienia, nie wiem, które to były, gdzieś tam jedna, gdzieś tutaj jedna chyba ta, nie wiem, musiałbym zobaczyć, więc trochę pracy mnie czeka. Trzymajcie kciuki, żeby się udało do kwietnia, jeżeli się uda, to będzie wielki sukces. Tutaj ta mała aktualizacja z semiczką, która była potrubowana. Jak widzicie, to już dochodzi do siebie, ta ryska, która nad głową miała, się zrosła, o tutaj widać. Jest wszystko ok. Jest ruchliwa, bardzo fajnie. Finito. Powiem wam, jestem mega zmęczony. Udało się zrobić całą górę, jak widzicie. Dół się udało zrobić. Otworzę jakąś losową kratkę. Pyk, jedna. Przejdę kawałek dalej. Druga. Wszystko jest czyste. Powiem wam, mega zimno. Jestem mega zmęczony. Ale mamy gotowe. Jestem dumny z siebie. Pewnie gdyby nie to, że obiecałem na początku, że będę próbował skończyć całą stronę, to jakbym skończył górę, to bym się poddał. A tak się nie poddałem, więc widzicie, wszystko dla was, kochani widzowie. I co? Ja uciekam. W następnym tygodniu zostanie mi odkurzenie tego. O Boże. W następnym tygodniu zostanie mi dezynfekcja tego, umycie, ewentualnie to, co będzie wymagało umycia, odkurzenie. Być może sprężarką potraktuję niektóre ziarna. I to by było na tyle. Zostawcie łapkę do góry, zostawcie suba, napiszcie komentarz, jeżeli doszliście do samego końca. Jestem mega ciekawy, ile osób ogląda do końca. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Pa!